PEGI 18. Witajcie moi drodzy w kolejnej części z Wiedźmina Trójki, której tym razem będziemy się zajmowali zadaniem polowanie na czarownicę. Taki mały odejście od spraw rodzinnych tamtego całego lorda, czy jak mu tam było. Za zadanie mamy tutaj wypytać ludzi, albo poszukać jej na własną rękę. Także ja bym spróbował pogadać tutaj z chłopcem. Mam go drugi raz do czarownicy posłać, może by go z lenistwa wyleczyła. Witajcie, matko. A witajcie, panie. Czegoś wam potrzeba? Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? Ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. W zeszłym tygodniu tak go w krzyżu postrzykło, że się prawie ruszać nie mógł. A od czarownicy wrócił zdrowiuteńki. Gdzie go znajdę? Pewnie w obejściu siedzi. Nic go już nie boli i tak się leni. Poszukałby brusznicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać. Marynin chłop to umie o rodzinę zadbać. Nałapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. A ja spróbuję jednak tylko wypytywać się, może coś więcej doświadczenia za to się dostanie. Witajcie. Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? Twoja żona. Głupie babsko. Zostawcie mnie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych bab nie ma. Ja użyję na niego znaku. Na pewno. Zastanów się. Droga do czarownicy, panie, już mówię. Przy wiosce znajdziecie mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki. Tylko nie ukrzywdźcie jej, panie. My tu słyszeli o takich jak wy. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to czarownice chcą palić. Nic nie zrobię waszej czarownicy, możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. Bywaj. No to tak troszeczkę się dowiedzieliśmy odnośnie tej całej czarownicy. Ja będę dosyć dokładnie nam powiedział, gdzie mamy iść. Także tam będziemy się gundowali. Koło jeziorka miał być wielki kamień. Ja sobie pójdę tutaj brzegiem, bo jednak. No i jest kamień. Kamień jest. Teraz na prawo do porzuconego wozu. Aha. Na wszelki wypadek zapisik, bym sobie już zrobił. Markery. Jak ja ich nie lubię. Aj, jeszcze nie ten znak. Ja sobie zmienię od razu na pina. Bo jednak pin to jest mój ulubiony znak. Xarda miałem tylko dlatego, że wcześniej wykonywałem zlecenie na południce. Wóz, czyli chata wiedźmy, jest gdzieś w pobliżu. Jak i też Winda pograłem z kaczmarzami i tam innymi, żeby zdobyć karty. Tak samo jeszcze zlecenie chyba na... Pani pomoże! Krowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborze. Do czysta. Jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu.
No to znaleźliśmy. Trzeba przyjść jutro. Gadajcie na nią, bo się zemszczy. Całą wiedźmę. Ja tutaj pozbieram troszeczkę ziółek. To się rozeźliło, suczysko. Chłopa jej trzeba. Bo ziółka mi się przydadzą. Ale wracając do zadań, które zrobiłem, to wykonałem kilka zleceń. Nie wiem, już wam powiem, jakie dokładnie. Zadania zakończone. Ściekłe pięści zrobiłem, fałszywe papiery. Co tam ostatnio? Zlecenie na skrzekacza. Kłopoty grabarza. Podpór z lasu. Lecenie na leśnicę. Te zadania wykonałem ostatnio. Dokładnie, no, robimy polowanie na czarownicę. Co ja tam miałem? Dwóch punktów nie wykonałem. No niestety. Jest tu ktoś? Ja oczywiście wejdę tutaj do jej domostwa. Zwykłe maści. Nic specjalnego. Tak, oczywiście przyglądam się. Przepisik się przyda oczywiście. No i gdzie ona się podziała? No jak to widzi Geralt? Z pewnością poszła na dół. Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Ale mi się zdaje, że chyba jest... krąg nakreślony kredą. Mi się zdaje, że kojarzy ją chyba z drugiej części. No ale cóż... Oczywiście on tutaj splądruje ten dom. Bo wszystko się przyda. No też nas widziała. Że przyszliśmy, także chyba gdzieś na nas czeka. Czyż nie? To tylko zwykła świeca. Czapy na pewno tylko zwykła? Obejdźmy ten dom dookoła, może tam ją znajdziemy. Cieszę, tutaj chciało. Niby mamy obejść dookoła. Chyba, że coś przeoczyłem. Jeszcze coś jest. Takich cacek nie widuje się w Velen. Ma silną aurę. To artefakt, albo... A więc tutaj zniknęła. A jednak znaleźliśmy przejście. No, no. Ładnie tu. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt.
Jestem na górze, nie krępuj się. No, miejscówka nawet. Przyjemno. Z tego co widzę. Witaj, Wiedźminie. Tu masz plankę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po 100-kroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Podobno weszła w zatarg z miejscową czarownicą. Ktoś naopowiadał ci bajek. Tutejsze dziewuchy nie ośmieliłyby się ze mną zadzierać. Ona nie była stąd. Coś kręcisz, Geralt. Jeśli mam ci pomóc, powiedz mi, o co ci chodzi. Kogo szukasz? Chodzi o Ciri. Ciri? No tak. Teraz rozumiem, skąd te tajemnicze miny. I mówisz, że miała jakiś problem z czarownicą? Czyli jej nie widziałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Nie wiem, jaką masz stawkę. Kopa jaj? 3 kurczaki? Stawka rośnie z każdym twoim słowem. Być może już ci nie stać na te informacje. Jesteś jeszcze bardziej kłótliwa, niż cię zapamiętałem. A przecież kontakt z naturą powinien cię wyciszyć, uspokoić. Natura śmierdzi. Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek. Tylko elf i czarodziej. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Możemy wyruszać? Tak, chodźmy. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Liczyłam, że elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy. My, szczerze mówiąc, przekonamy się w następnej części. Wybaczcie, że dopiero teraz kamerka, ale
jakoś mi tak nie nagrało z poprzedniej części, a też i też nie wiem właśnie ile trwało to nagranie. Także no wybaczcie, że wcześniej jest tylko głos podłożony, narracja, a nie ma po prostu mojego widoku. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć i zachęcam do obejrzenia kolejnej części z Wiedźmina 3, jak i do serii ze Skyrima. Także dzięki za obejrzenie, na razie.